W tym zadaniu mamy do udowodnienia dwa twierdzenia, twierdzenie z podpunktu A oraz twierdzenie z podpunktu B. Każde z tych twierdzeń udowodnimy oddzielnie i zaczniemy od rozwiązania, od udowodnienia twierdzenia z podpunktu A. Mamy tutaj udowodnić, że jeżeli x oraz y są liczbami rzeczywistymi, to zachodzi następująca nierówność x kwadrat plus y kwadrat większe bądź równe od 2xy. Żeby udowodnić tą nierówność, no to przekształcimy ją do nierówności równoważnych i będziemy ją przekształcali tak długo, aż nie otrzymamy nierówności prawdziwej. Ja na początku przepiszę sobie tą nierówność jeszcze raz. X kwadrat plus y kwadrat większe bądź równe od 2xy. No i od razu, w pierwszym momencie, gdy na nią spojrzymy, to powinna nam się ona z czymś skojarzyć. Mianowicie te trzy wyrazy, x kwadrat, y kwadrat oraz 2xy. Jeżeli byśmy przenieśli to 2xy na lewą stronę i wsadzili po środku pomiędzy x kwadrata a y kwadrata, no to otrzymamy dokładnie wzór skróconego mnożenia. Te trzy składniki, te trzy wyrażenia są elementami wzoru skróconego mnożenia. Zróbmy właśnie to w ten sposób, przenosimy to 2xy na lewą stronę i ja od razu to 2xy napiszę po środku, czyli po x do kwadratu, czyli mamy x kwadrat i teraz napiszę to minus 2xy, oczywiście ze zmianą znaku, jak przenosimy na lewą stronę. No i jeszcze mamy plus y kwadrat i musimy pokazać, że to jest większe bądź równe 0. No i w tym momencie wystarczy, że zastosujemy wzór skróconego mnożenia do lewej strony. No tutaj wprost z definicji wzoru skróconego mnożenia na kwadrat różnicy dwóch liczb otrzymujemy, że ten napis jest równy po prostu x minus y do kwadratu, no i to ma być większe bądź równe 0. No ale ta nierówność jest już na pewno spełniona, ona jest na pewno prawdziwa, ponieważ kwadrat dowolnej liczby rzeczywistej musi być większy bądź równy 0, musi być liczbą nieujemną, czyli ta nierówność zachodzi. W związku z tym zachodzi również nasza nierówność wyjściowa, która jest nierównością równoważną do tej. No i w ten sposób zakończyliśmy dowodzenie podpunktu A. Weźmy się teraz za dowodzenie nierówności z podpunktu B, a mamy tutaj udowodnić, że jeżeli trzy liczby x, y oraz z są liczbami rzeczywistymi takimi, że dodatkowo ich suma jest równa 1, to wówczas suma ich kwadratów jest większa bądź równa od 1 trzeciej. Żeby udowodnić tą nierówność, no to podobnie jak w przypadku poprzednim, poddamy ją serii przekształceń do nierówności równoważnych, ale po drodze będziemy musieli jeszcze gdzieś wykorzystać ten warunek, że suma tych liczb x plus y plus z jest równa 1. Żebyśmy mogli to wykorzystać, to na początku będziemy musieli sobie jakoś to równanie przekształcić do takiej postaci, aby również nam się pojawiły kwadraty, jakieś x kwadrat, y kwadrat oraz z kwadrat, żeby później, jak gdzieś po drodze w przekształceniu tej nierówności podstawimy, skorzystamy z tego warunku, to żebyśmy mieli od razu gotowy x kwadrat, y kwadrat oraz z kwadrat, który się dobrze zgra z tymi kwadratami tutaj. Czyli krótko mówiąc, na początku podnieśmy sobie do kwadratu to równanie stronami, czyli piszemy x plus y plus z, to ma być równe 1, no i podnosimy je stronami do kwadratu. Po lewej stronie otrzymamy kwadrat wyrażenia x plus y plus z, czyli w nawiasie do kwadratu, a po prawej stronie 1 do kwadratu, czyli po prostu 1. No i teraz możemy ten nawias podnieść do kwadratu albo wzorem skróconego mnożenia na kwadrat sumy trzech liczb, albo po prostu wymnożyć ten nawias przez siebie, następnie uprościć i też nam wyjdzie dobry wynik. Ja skorzystam ze wzoru skróconego mnożenia, ponieważ będzie szybciej. Suma, kwadrat sumy trzech liczb x plus y plus z jest równy po prostu sumie kwadratów tych liczb, czyli x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat i jeszcze plus podwojone iloczyny xy, yz oraz xz, czyli plus 2xy plus 2xz i jeszcze plus 2yz. No i to ma być równe 1. Dokładnie do takiego wyrażenia byśmy również doszli, gdybyśmy wymnożyli po prostu ten nawias razy drugi, taki sam nawias, każdy wyraz razy każdy. No i teraz, gdy już sobie przekształciliśmy troszeczkę tą naszą daną równość do równości, w której występują kwadraty, to możemy teraz do tej nierówności, którą mamy udowodnić, na przykład w miejsce tej jedynki podstawić to, co wiemy, to nasze całe duże wyrażenie. Może jeszcze zanim to zrobimy, to sobie pomnożymy tą nierówność stronami przez 3, żeby pozbyć się ułamka. Ja może właśnie jeszcze raz przepiszę tą nierówność w tym miejscu, czyli napiszemy sobie x kwadrat
plus y kwadrat plus z kwadrat większe bądź równe od 1/3. No i zaczynamy z serią przekształceń tej nierówności do nierówności równoważnych. Na początku mnożymy ją stronami przez 3, tak jak powiedziałem, żeby pozbyć się tego ułamka. Czyli po lewej stronie otrzymamy 3x kwadrat plus 3y kwadrat i plus jeszcze 3z kwadrat, a po prawej stronie zostaje sam licznik, czyli 1. No i w tym momencie właśnie najlepiej będzie, jeżeli pod tą jedynkę podstawimy to, co wyliczyliśmy tutaj, czyli to wyrażenie z kwadratami. Oczywiście, jeżeli sytuacja by temu sprzyjała, to moglibyśmy podstawić to prostsze wyrażenie x plus y plus z. Jednak lepiej będzie w tym przypadku podstawić to wyrażenie, ponieważ tak jak powiedziałem, tu mamy kwadraty, no i one jakoś będą mogły zagrać razem z tymi kwadratami. A tu byśmy mieli x, y i z bez potęg i one w żaden sposób tutaj by się nie skomponowały właśnie z tymi kwadratami, które już mamy po lewej stronie tej nierówności. Czyli krótko mówiąc, podstawiamy pod jedynkę to duże wyrażenie, lewą stronę przepiszę na razie bez zmian, 3x kwadrat plus 3y kwadrat plus 3z kwadrat, no i to ma być większe bądź równe i teraz przepisujemy to, czyli x kwadrat plus y kwadrat, o, muszę zwięźle pisać, żeby mi się zmieściło wszystko, plus 2xy tam było, plus 2xz, i jeszcze plus 2yz. No i w tym momencie najlepiej będzie, jak przeniesiemy wszystko na lewą stronę, żeby po prawej stronie zostało 0 i od razu będziemy chyba upraszczać. 3x kwadrat minus x kwadrat. To zostanie 2x kwadrat. 3y kwadrat minus y kwadrat to tak samo 2y kwadraty i 3z kwadrat minus z. O, to dlaczego napisałem do trzeciej? Oczywiście tu powinien być z do drugiej. Czyli mamy tu plus 2z do kwadratu. No i jeszcze przepisujemy te podwojone iloczyny, czyli minus 2xy, minus 2xz i minus 2yz. No i gdy przenieśliśmy wszystko na lewą stronę, to po prawej stronie zostaje 0. No i teraz, w tym momencie, gdy mamy po lewej stronie takie paskudztwo, takie duże wyrażenie, a po prawej stronie 0 i musimy udowodnić, że to coś jest większe bądź równe 0, to najlepszym pomysłem będzie przedstawienie tego skomplikowanego wyrażenia w postaci sumy kwadratów kilku liczb. Wówczas suma kwadratów kilku liczb na pewno będzie dodatnia, czyli będzie większa bądź równa 0 i w ten sposób skończymy dowód. Jak zamienić zatem to wyrażenie na sumę kwadratów kilku liczb? No najlepiej będzie, jak się pozbędziemy tych podwojonych iloczynów. Żeby się ich pozbyć, to musimy znowu ubrać je jakoś, wpakować we wzory skróconego mnożenia. Podwojone iloczyny występują w takim wzorze skróconego mnożenia, jak sobie tu napisaliśmy. X minus y do kwadratu, tu się pojawia minus 2xy. Czyli, żebyśmy się mogli pozbyć tego minus 2xy, to wpakujemy go sobie w taki wzór skróconego mnożenia. Jak my to zrobimy? Z tego 2x kwadrat ukradnę jednego x, czyli napiszę tutaj jedno x kwadrat. Teraz napiszę ten podwojony iloczyn, czyli minus 2xy, a teraz sobie ukradnę jeszcze jednego y z tych dwóch, y kwadrat, czyli napiszę plus y kwadrat, zamknę nawias i tu już mam ładnie upakowane wyrazy, które za chwilę zwinę właśnie w kwadrat różnicy dwóch liczb i otrzymam na pewno coś dodatniego. Teraz tak samo trzeba zrobić z tym minus 2xz. Jego upchniemy w analogiczny wzór, mianowicie bierzemy sobie tego drugiego x kwadrat, który nam tutaj został, czyli piszemy plus x kwadrat. Teraz minus 2xz, minus 2xz i jeszcze plus jednego z kwadrata kradniemy stąd, czyli tu piszemy plus z kwadrat. No i znowu mamy analogiczny nawias, który w następnym kroku zwiniemy do wzoru skróconego mnożenia. I co nam jeszcze zostało? Zostało nam minus 2yz i 1y kwadrat i 1z kwadrat, czyli idealnie spasują się w kolejny wzór skróconego mnożenia, czyli piszemy plus y kwadrat minus ten podwojony iloczyn 2yz i plus jeszcze ten 1z kwadrat, który nam został, czyli plus z kwadrat. Zamykamy nawias. Musimy pokazać, że to jest większe bądź równe 0, no ale już jesteśmy praktycznie w domu, bo teraz każdy z tych nawiasów zamieniamy sobie na odpowiedni kwadrat. Pierwszy nawias to będzie po prostu x minus y do kwadratu plus. Teraz drugi nawias to będzie x minus z do kwadratu i plus jeszcze trzeci nawias y minus z
do kwadratu, no i to ma być większe bądź równe 0, ale taka nierówność zachodzi na pewno, ponieważ tak jak sobie pokazaliśmy nawet w pierwszym kroku, że ten kwadrat jest większy od 0, znaczy kwadrat dowolnej liczby rzeczywistej jest większy bądź równy 0, tak mamy w tym przypadku również i tutaj mamy liczbę większą bądź równą 0 i tutaj także mamy liczbę większą bądź równą 0 właśnie wszędzie dlatego, ponieważ kwadrat jakiejkolwiek liczby rzeczywistej jest nieujemny. No i suma liczb dodatnich, czy raczej suma liczb nieujemnych jest na pewno większa bądź równa 0. No i w ten sposób zakończyliśmy dowód, ponieważ ta nierówność jest równoważna tej naszej wyjściowej nierówności. Także możemy zakończyć dowód całego zadania. Jeżeli ktoś zna taką bardzo przydatną, aczkolwiek nieumieszczoną w tablicach maturalnych nierówność Cauchy'ego o średniej kwadratowej, średniej arytmetycznej, mianowicie, że średnia kwadratowa jest większa od średniej arytmetycznej, to również mógł to zadanie bardzo szybko, ten podpunkt B, rozwiązać, korzystając właśnie z tej nierówności, z oszacowania średnich. Jednak, ponieważ nie ma tego wzoru, nie ma tego oszacowania danego w tablicach maturalnych, zatem ja pokazałem właśnie takie troszeczkę dłuższe, ale również dobre i prowadzące do szczęśliwego zakończenia dowodu rozwiązanie.